Po przymusowej, spowodowanej epidemią wirusa przerwie piłkarze Ruchu Radzionków wrócili do treningów. Żółto-czarni, którzy decyzją Śląskiego Związku Piłki Nożnej wraz z pozostałymi czwartoligowcami przedwcześnie zakończyli sezon, mogą pomału myśleć o kolejnych rozgrywkach. Przygotuje ich do nich nowy trener, doskonale znany w Radzionkowie Marcin Dziewulski. Zastąpił na stanowisku Michała Meissnera. To jedna z decyzji nowego zarządu, na czele którego wkrótce formalnie powinien stanąć pełniący obecnie obowiązki prezesa Witold Wieczorek. Wierzę w to, że dojrzałem do tego. Czas spędzony z boku i ludzie nowi, Ruch Radzionków, nowe rozdanie, nowe wizje, nowe pomysły i ta czysta kartka, z którą ci ludzie chcą zacząć, bardzo mi się spodobała. Chciałbym być w tym projekcie, pozytywnie myślałem od tym samego początku, bardzo szybko się potoczyło, jestem dzisiaj tutaj i zaczynamy pracę. Czy Marcin nas przekonał swoją wizją na tą drużynę? No, a przede wszystkim, no, 200 meczów zagrał w Radzionkowie, więc można powiedzieć, że swój chłop, nie? Więc takżeśmy podjęli wspólnie z zarządem decyzję, że będzie Marcin. 38-letni szkoleniowiec wraca do Radzionkowa po niespełna 2 latach. Jako piłkarz rozegrał dla żółto-czarnych prawie 200 spotkań o stawkę. W szatni spotkał kilku podopiecznych, z którymi nie tak dawno grał w jednym zespole. Myślę, że na ten moment jeszcze jestem kolegą chłopaków i są moimi też znajomymi z boiska i tak łatwo z dnia na dzień na pstrykta się nie da zamienić. To jest forma pracy, myślę, że kilkutygodniowej i dalej. No, nie przeskoczymy do tego. Myślę, że tak musi to przejść. Pewne zasady będą wdrażane z treningu na trening i ten etap będziemy powiększać. I wierzę w to, że dojdzie do sytuacji takiej, gdzie forma tych relacji trener-zawodnik już będzie taka stała i jasna i czytelna dla wszystkich. Niepewność piłkarskiego środowiska związana ze skutkami pandemii i gospodarczym spowolnieniem sprawia, że w Radzionkowie nie chcą jednoznacznie deklarować celów, z jakimi będą się przygotowywać do powrotu na ligowe boiska. Zamiarem nowego zarządu i szkoleniowca w dłuższej perspektywie jest jednak wzmocnienie sportowej marki, jaką ma cieszyć się wkrótce ekipa żółto-czarnych na futbolowej mapie Śląska. Jakie cidry chciałby w przyszłości zostawić po sobie trener Marcin Dziewulski? W zdrowym klimacie, w zdrowym układzie w mieście, w okolicy. Po prostu traktowany poważnie na Śląsku na pewno i w Polsce. Szanowany i z myślą taką, gdzie pojawia się Ruch Radzionków, sprawia to pozytywne emocje. O celach teraz trochę za wcześnie mówić, bo jeszcze czas na to. Z racji tego, że mamy czas, jaki jest koronawirus i bardzo ciężko nam to wszystko poskładać w całość. Ale no, myślę, że z meczu na mecz będziemy się starali pchnąć do góry i dawać efekty tej pracy. O kadrze jeszcze chwilę poczekajmy, bo kadra to jest ten model za 2-3 tygodnie. Na pewno to będziemy z prezesami ten szkielet będziemy rysować, będziemy rozmawiać, będziemy to budować. Na szczegóły musimy poczekać. Jest etap jeszcze, gdzie nie ma pewnych decyzji, nie ma pewnych wszystkich decyzji otwartych, takich, żeby swobodnie działać, funkcjonować w szatni i tak dalej, i tak dalej. Także na ten moment my musimy tak jakby spojrzeć na siebie małymi kroczkami, plany, które sobie z prezesami nakreśliliśmy, realizować. Budować ten fundament nowego Ruchu Radzionków i myślę, że ta droga jest optymalna na ten moment. Zawodnicy muszą być tacy, którzy będą dawali z siebie wszystko, żeby kibice byli zadowoleni z wyników, które dają na Murawie. Wiadomo, że nie każdy mecz się wygra, ale będziemy się starać wygrać jak najwięcej tych meczów. Czy udało nam się zamknąć jakieś tam zaległości względem naszych zawodników? Wyprostowaliśmy to, no, próbujemy to wszystko poskładać w całość, wtopić się w ten nowy budżet, że tak powiem, bo wiadomo, że będzie dużo mniejszy niż kiedyś, z racji tego, że dużo firm też przeżywa jakiś kryzys finansowy i nie jest w stanie finansować Ruchu Radzionków. Będziemy się starali te pieniądze pozyskać z innych źródeł, będziemy się starali sami zarabiać jako klub, wykonywać jakiekolwiek usługi, żeby te pieniążki wpływały. Zobaczymy, jak to wszystko wejdzie, czas weryfikuje.